Księże biskupie, jesteśmy na arenie w Sosnowcu. Arena ta zgromadziła pięknych, młodych ludzi, ludzi zakochanych w Panem Bogu, bo to widzieliśmy podczas rozpoczynającej to wielkie wydarzenie mszy świętej. Jakie uczucia towarzyszą księdzu biskupowi tutaj, jako gospodarzowi tej diecezji? Jestem też tutaj pierwszy raz i stąd jestem zaskoczony rozmachem tej hali i jej nowoczesnością, a wypełniona młodymi ludźmi, pachnie i jest widziana inaczej, więc to mnie bardzo raduje, bo to pokazuje, że można w tych nowoczesnych przestrzeniach, w nowym czasie, w nowych okolicznościach spotykać się z młodymi ludźmi, którzy te czasy będą budować, którzy będą je współtworzyć i widzę w nich dużo właśnie entuzjazmu, radości, chociaż też pewno dużo tęsknot i trudów, ale że chcieli się tutaj zgromadzić w kościele, bo to jest taki kościół, to nie jest mur, tylko to są ludzie, jest dla mnie takim promykiem nadziei. Księże biskupie, mówi ksiądz biskup o dzisiejszych czasach, niełatwych dla nas, dla kościoła, dla naszej wspólnoty. Jak młodym właśnie mówić o tym kościele? Jak im przekazywać ten piękny kościół? Właśnie, bo co mówić, to mniej więcej wiemy, natomiast jak to robić, to nie jest takie proste. Dla mnie już jest trudniejsze, bo jestem boomerem i potrzebuję takiego świata pośredniego, czyli nie wiem, młodszych księży, samych młodych, którzy znają język młodych i oni mają mówić językiem tych młodych. Natomiast co? No to właśnie tę najważniejszą prawdę, że najważniejsze jest to, co wewnątrz nosimy, co Jezus może dokonać w nas, niezależnie od czasów. Czasy generalnie są zawsze złe i wszyscy na nie narzekają, ale Bóg nas stawia w tych czasach, nie innych. I właśnie tu mamy realizować Ewangelię, nie czekając na jakieś inne czasy, bo ich nie będzie, to znaczy nas nie będzie. Czy widzi ksiądz biskup rolę wspólnot właśnie w tych czasach dla Kościoła? Dzisiaj na terenie diecezji sosnowieckiej, jakie wspólnoty szczególnie wybijają się tutaj dla młodych? Myślę, że jeśli chodzi o wspólnotę, to ona jest lekarstwem na samotność, którą widać tu i ówdzie. Ten świat związany ze smartfonami, ja to nazywam smartficą, sprawia, że właśnie młodzi żyją w takim smutku i pojawiają się takie jaskółki, które sprawiają, że młodzi mogą się gromadzić. Wiem, że wokół Fundacji Muzadei taka wspólnota młodych powstaje, działa. Wiem, że związana z Odnową jest taka wspólnota, związana jest z grupą Metanoia. Wiem, że są wspólnoty KSM-u. No, jeszcze wszystkiego nie poznałem, ale co jakiś czas tych młodych ludzi widzę. Pierwszy raz ich zobaczyłem w Rzymie. Pierwszy raz ich zobaczyłem na Lednicy, młodych ze Sosnowca, którzy zawołali mnie i chcieli sobie ze mną zrobić zdjęcie, więc to dla mnie jest niesamowite, że właśnie w tych czasach z biskupem chcieli sobie zrobić zdjęcie. Potem spotkaliśmy się z innymi w Rzymie, a dzisiaj spotykam się z niektórymi i widzę, że pozdrawiają, uśmiechają się, więc pewno gdzieś mnie tam kojarzą, a ja zaczynam ich kojarzyć. Czy widzi ksiądz biskup rolę mediów katolickich w tym głoszeniu Słowa Bożego, w przekazywaniu, w ewangelizacji, w tej nowej ewangelizacji? No, bez tych mediów nie jesteśmy w stanie dotrzeć do tych, którzy nie istnieją gdzie indziej, tak? A coraz więcej ludzi istnieje tak naprawdę komunikacyjnie w mediach społecznościowych i tam mogą usłyszeć o Ewangelii, mogą usłyszeć o Kościele, który ma inną twarz, a to już ich zaciekawia i mogą przyjść do wspólnoty, którą w parafiach, mam nadzieję, będziemy tworzyć, więc nie wyobrażam sobie dzisiejszej ewangelizacji bez mediów. To jest po prostu raz, że kontynent, na którym już żyjemy, a drugie świat, który zna język współczesnego człowieka. Bez języka porozumiewać się jest niemożliwe. Diecezja sosnowiecka to nowe wyzwanie na drodze powołania księdza biskupa. Jakie plany na przyszłość? Owszem, nowe wyzwanie, ale nie pierwsze. I zwykle to jest tak, że plany sobie mogę jakieś tam przygotowywać, ale jak właśnie te poprzednie wyzwania pokazywały, dokąd dojdę, nie wiem. Wierzę, że tak jak ostatnio było w czytaniu, Pan Bóg posyła anioła, który mnie zaprowadzi miejsce, które On wskaże. Jeśli jeszcze tego miejsca nie znam, ale na pewno to jest gdzieś tu, w Sosnowcu, w diecezji, ale dokąd dojdziemy jako diecezja, nie wiem, chcę pójść za tym aniołem, który Pan posyła. Tych aniołów zresztą jest dużo więcej, więc trzeba rozeznawać, za którymi trzeba iść. No i liczę na to, że to, że nie wiem jeszcze dokąd, to jest zwiastunem pięknej przygody. Ciągle mnie to po prostu
zachwyca i sprawia, że nie nudzę się, że ciągle jestem ciekawy życia i ludzi. Na koniec krótkie słowo, takie najważniejsze myśli, przesłanie dla młodych. Najważniejsze przesłanie dla młodych. Dzisiaj w Słowie Bożym w Księdze Hioba słyszeliśmy o tym, że Pan Bóg nadał imię córce Hioba jednej róg z kremem na powieki. To jest niesamowite imię, które pokazuje o tym, że jest moc w tym imieniu, bo róg symbolizuje moc, że jest krem, czyli coś, co ożywia, i na powieki, czyli po to, żeby dobrze widzieć, ale też czasami przymknąć oczy, począć, ale potem znowu otworzyć i widzieć to, co Pan Bóg nam przygotowuje, żebyśmy później z tym kremem, który leczy rany, i z tym rogiem, który daje moc, szli na ten świat. Bardzo dziękuję.